Dzień dobry, Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Znajdujemy się we Wrocławskim Parku Technologicznym pod siedzibą spółki Pure Biologics, spółki skoncentrowanej na projektach biologicznych, zarówno innowacyjnych, jak i usługowych. Właśnie trwa Dzień Inwestora. Zapraszam do środka. Przedstawiciele spółki opowiedzą o tym, czym zajmuje się ich firma. Zapraszam. Pure Biologics powstało w 2010 roku z inicjatywy dwóch naukowców, mojej kolegi Piotra Jakimowicza, i od razu zaczął działalność na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, gdzie obecnie się znajduje. Spółka znacznie urosła w ostatnich latach. Od małego grona naukowców staliśmy się zespołem ponad 80-osobowym. Uzyskaliśmy ponad 80 milionów dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe, ponad 13 milionów z rynku kapitałowego, więc uważam, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji do tego, żeby realizować nasze projekty. W ramach rozwijanej innowacji najważniejsze obszary to immunoonkologiczne, leki biologiczne i terapeutyczne wyroby medyczne oparte na aptamerach. Główną zaletą leków biologicznych jest ich wysoka skuteczność i specyficzność rozpoznawania odpowiednich celów molekularnych związanych z chorobą. Dużą zaletą z biznesowego punktu widzenia jest to, że jest dużo większa szansa czy prawdopodobieństwo przejścia przez wszystkie fazy badań klinicznych dla leków biologicznych i wynosi ono blisko 25% dla cząsteczek od fazy przedklinicznej do znalezienia się tych leków na rynku. Trwa zwiedzenie laboratoriów Pure Biologics przez inwestorów. Większość pracowników spółki skoncentrowana jest na pionie innowacyjnym, ale też równolegle świadczy usługi dla innych spółek biotechnologicznych i farmaceutycznych. Pod względem naukowym spółka koncentruje się teraz w dwóch obszarach: immunoonkologii oraz neurologicznych chorobach rzadkich. W immunologii stosujemy przeciwciała. One staną się, miejmy nadzieję, lekami biologicznymi. Natomiast jeśli chodzi o obszar wyrobów medycznych do stosowania w neurologii, w chorobach rzadkich, tam wykorzystujemy aptamery, które mają zostać aktywnymi cząsteczkami wspomagającymi aktywne wyroby medyczne, takie jak afereza. Aptamery różnią się od przeciwciał swoją budową, nieco funkcją, ale również parametrami, które pozwalają na wykorzystanie ich w obszarach, w których przeciwciała nie zawsze są idealnym rozwiązaniem. Na przykład w diagnostyce albo w wyrobach medycznych, to właśnie aptamery zdają się być rozwiązaniem, które będzie bardziej optymalne. Jeśli chodzi o naszych kandydatów na leki w segmencie immunoonkologicznym, o przeciwciała, najbardziej zaawansowany projekt PB001 Multibody jest na etapie optymalizacji kandydata. Oznacza to, że mamy teraz kilkadziesiąt cząsteczek, z których potencjalnie wyłowimy kilku kandydatów już do badań przedklinicznych na zwierzętach. Mamy nadzieję w tym projekcie za około rok rozpocząć faktycznie próby in vivo, czyli właśnie z udziałem zwierząt.